Gorące brawa za wspaniały występ.
Gorące brawa, drodzy Państwo. Orkiestra Szała Majuszczyk, zespół Marzonetek i Kanto podczas 19. festiwalu Orkiestr Dętek Marzonetek Giulianowa we Włoszech na przełomie maja obecnego roku zdobył pierwsze miejsce w kategorii Orkiestra Dęta i Marzonetki oraz nagrodę specjalną za wizerunek sceniczny. Gorące brawa dla nich! Kapelmistrzem jest pan Kamil Niemiec, choreografem zespołu Marzonetek Incanto Kaszalina Czartoryska, inspektorem orkiestry Szała Majuszczyk, Alicja Miton, Edyta Gazda-Łukasa i Zdzisław Wydornik. Brawa! Jeszcze prosimy marzonetki, aby wróciły do nas po odbiór honorowego. Prosimy, wracajcie do nas, nie uciekajcie. O wręczenie nagrody poproszę komendanta policji w skale pana Grzegorza Błaszyńskiego i pana burmistrza Tadeusza Durłaka. Wracajcie, piękne dziewczęta, do nas. Puchary wręczają, jeszcze raz przypominam, komendant policji w skale, pan Grzegorz Błaszyński, pan burmistrz Tadeusz Durłak. Drodzy Państwo, gorące brawa dla obu zespołów współpracujących ze sobą. Z Rzeszowa dziękujemy. Stała dziękuję Rzeszowowi. A za chwilę, drodzy Państwo, pojawią się goście z Białorusi. Orkiestra reprezentacyjna Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych z Białorusi. Przypominam, że po naszych gościach z Białorusi wystąpi orkiestra ze Skobielnej Czarnej i Bogdanówki.